drzwi, ale jeżeli pojawią się te upgrade'y, które są wypisane w tym menu podczas jak się odpala grę, no to będzie fajnie, ale w to szczerze wątpię. Nawet łóżka nie rozwaliłem jeszcze, no. To jest coś cudownego. Obudujemy sobie to dwa razy, żeby była podwójna, nawet potrójna obrona. Siemane, to was z tej strony Esko. Dzisiaj znowu witam was z menu, ponieważ jest to Alpha 3, jupi! Tak naprawdę nie dodali w sumie nic takiego nowego, co mieliby dodać w Alfie Trójce, czyli to, co było powiedziane w menu. Dodali tylko takie małe jakby zmiany, które zmieniają troszeczkę gry, typu, no nie wiem, trudniejsze chodzenie po wodzie, typu... No takie, ogólnie takie rzeczy, inne receptury. I ja tu mam ogólnie wypisane wszystko, ale tu nic takiego nie widzę, jakiegoś takiego, nie wiem, ważnego, żeby wam powiedzieć, co nie? Dodano jakieś nowe dźwięki potworów, zombie oczywiście. Dodali cały zestaw dźwięków kobiecych zombie. Dodali jakieś tam receptury na inne torcze i na inne rzeczy. Nie, ogólnie nic takiego ważnego i naprawili sporo błędów, które mam nadzieję, że zobaczymy podczas grania, że naprawili coś. Dobrze, światy się nie usunęły, wszystko jest ok. Ja tu się zrobiłem cały, wszystko, jakieś, nie wiem, po foldery dodatkowe, żeby wszystko, żeby na wszelki wypadek wszystko mieć. A to się okazało, że nie trzeba. No i jest git. Możemy zacząć normalnie naszą grę Neskotolandia i zacząć po prostu. No nie da się powiedzieć, że nie, no wszystko jest to samo, co powiedzieć powinno. Teraz tylko czekać na następną alfę, czyli na alfę 4, albo nie wiem, jaką oni tam mają zamiar teraz dodać. Może 3,5, albo... Nie wiem, może 4 po prostu, albo 3,5, no nie mam zielonego pojęcia. Jak pamiętacie, przednim razem tutaj wykopaliśmy dosyć spory dół, po to, żeby się ukryć przed zombiakami. Póki co jest jeszcze dzień tam na tym, ale obstawiam, że niedługo będzie noc, a jak pamiętacie, nie mam niczego praktycznie do kopania, oprócz broni oczywiście. Czyżby tutaj też miał, jedzenie było ważne, jak on ma zamiar coś rozwalić na przykład, powiedzmy. Czekajcie, bo zauważyłem wcześniej, jak rozwalaliśmy to z jednej, jak rozwaliliśmy to z broni, to rozwalił za pierwszym razem, teraz odwalił za drugim, może dlatego, że był głodny i nie trafił tak jak trzeba. Nie wiem. Dobra, weźmy tam, zostawmy jeszcze, tutaj jakby co będzie wejść na górę, to będzie trzeba jakoś rozwalić. Raz, dwa, trzy, dobra, tutaj mam zostawione. Wszystko ok, łóżko mamy. Nie no, wszystko co nam potrzeba to mamy, tylko nie mamy niestety żadnego kill-offa ani niczego. Weźmy sobie Iron Ignot, zróbmy. Ile możemy? 3 zrobić. Mogę coś z tego takim razie zrobić? Fire Axe mogę zrobić i mogę zrobić... No niestety nie, mogę zrobić na przykład torch, ale torch mi się raczej nie przyda. Tutaj mam jeszcze 2, brakuje mi jednego. Wtedy mógłbym zrobić kill-off. Dosłownie jednego, ej, ale jednego mi brakuje. Czekajcie, może pójdę gdzieś znajdę. No, a kurde, na pewno musiałbym sporo amunicji zmarnować. Ojej, no. To może chyba jednak sobie odpuścimy, wiecie? Bo to strata ammo, strata wszystkiego. Wykopmy sobie po prostu tutaj o to, co... Czym ja mam kopać? Nie, no nie mogę tak po prostu, nie! Mam magazynki, mam, walić to, kurde, mam to w dupie, dawaj. Dawaj, kurde, pociśniemy tam z bazuki, nie z bazuki, nie mam już bazuki. Z karabina. Dziękuję bardzo, kurde, teraz szybko ciśniemy, żeby zdobyć ten zasrany metal. O kurde, nie strzelaj do mnie! Nie ma tutaj, nie ma. A jedź, kurde, przez te, dobra. Od razu mówię, że to jest taki mały eksperymentalny odcinek, ponieważ nagrywam trochę w innej jakości niż nagrywam normalnie, więc... Więc, no zobaczymy jak mi to wyjdzie. Liczę na trochę szybsze renderowanie i liczę oczywiście na to, że... O! Jezu, debil, dobra, nie było tego. O, samochód, dawaj, oby było. Nie ma! Fuck, dobra, musimy znaleźć jeszcze jeden. Tam jest samochód, dobra, idziemy do samochodu, na pewno tam będzie, na pewno, oby było, oby cholera, ma być, prawda? Nie ma! Fuck! Karton, uratujesz mi życie? Nie! Jezu! To pies! Dwa psy! Luka moko, cioko moko! Oż ty w dupę! Oż ty! Dobra, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra, to było dobre. Dobra, naprawdę. No to musimy sobie jakoś poradzić w takim razie bez tego. Co ja mogę teraz zrobić? Nic nie mogę zrobić. O Jezu. Naprawdę, masakra. Nie mam z czego budować, bez jaj.
No nic, nic nie zrobię, nic nie zrobię, cholera. Mogę tylko jedynie co to? To tym o, bo to jest jedyne logiczne, co mogę tym teraz zrobić. No nie mogę, nawet tym nie rozwalę praktycznie niczego oprócz tego, no dobra. Zdobyłem koala. Co al ore. No cóż, w takim razie chyba będę musiał wam to przewinąć znowu, no bo co ja tu mogę? Czy ja mogę wam na to poradzić? No nie moja wina, że nie było tyle, ile potrzeba było mi. A kurde, no nie fajnie trochę, no nie fajnie, no. No to co ja, on nic na to nie poradzę, kurde. O nie, nie wywalaj mi przecież tego, ej. Gdzie ty żeś to wywalił? Ej. Dobra, tutaj, nie! Wskocz. Dobra, czekajcie, a może z tego będzie lepiej rozwalać? No, ale najpierw to może być tak przyładował, ziom. Czekajcie, najpierw trafię w to. No dobra, to zajmuje tak samo jak praktycznie snajperka. O matko, co to? Kobiece dźwięki się odzywają, no no. Złe zombie, oj złe. Ale nie rozwalajcie mi, proszę, o co oni sikają, srają mi na dach? O kuźwa, jakie niemiłe, czekajcie, spróbuję tylko za okno, dobra. Coś mi się dawało. Jakie niemiłe, sikają i srają mi na mój dach, no. Tego nie napisali, że dodali, czekajcie. A no jest! Sranie i sikanie na dach gracza, dobra. Sorry, nie przeczytałem, nie przeczytałem, no kurde, no jak... Jakbym wiedział, że takie coś mogło zrobić, to bym tego szukał, no. No dobra, jestem szczęśliwy, że dodali dla zombie w końcu opcję sraj i sikaj, bo to jest jednak super opcja, na którą czekało na pewno wiele graczy. I opcja, na którą na pewno niechętnie będzie się patrzyło. Niechętnie, podkreślam słowo niechętnie. Tak? Niechętnie. Dziękuję. Spider zombie? O matko, tu jest nawet spider zombie? A, że jest spider, że umie chodzić po ścianach. Dobra, to ma w sumie większy sens niż po prostu zwykły pająk. Naprawdę, uwierzcie mi. Dobra, no ja to w takim razie przewijam. Albo po prostu wam to wytnę. Nie wiem, no chyba że jakieś, nie wiem, fajne minki mi wyjdą tutaj na tym, no to wtedy tak, no to wtedy wam zostawię. Ale dobra, teraz na razie wam przewijam. I widzimy się za chwilę, ludziska, dobra? O.
Dobra, ludziska, jak widzicie, to już sobie zatentygowałem trochę pułapkę dla nich, żeby oni nie mogli tędy przejść. Popatrzcie, jak ładnie tutaj spadają do tych dziur i ja ich potem mogę tylko łatwo zabić i tyle. Tylko żeby się nie przydali przypadkiem gdzieś tutaj górą. A za chwilę będziemy już mogli sobie iść stąd tak ogólnie. O kuźwa, ile tam stoi. Okej, to wydaje mi się będzie trochę trudne. Ale być może damy radę, no. What the fuck? Szybko, debilu! Ten ma metal, no kuźwa, naprawdę, to mogę wtedy psy przeszukać tam, co były. O kurde, ale się waliłem! Oż ty w dupę jeża, ja pier... Dobra, one wcale tutaj do mnie nie idą, szczerze mówiąc. A, bo próbują strzelać, okej, rozumiem. Rozumiem, ale... Aha, okej, rozumiem wszystko. Tego kuźwa nie było w planach, że ty umiesz biegać. To nawet tak jeszcze tak szybko. No nie. No nie. Mi się wydaje, że tylko tutaj policja ma prawo biegać i skakać w tej grze, wiecie? Bo to z tego co widzę, tylko zombie policjanci tak latają, tak możemy powiedzieć. Znaczy, no wiecie, no, o co mi chodzi, no. Strzelają, o tak, o, to mam na myśli. O, PON! Reload, reload. O, kuźwa! Okej, próbował mnie zabić strzelając do mnie. Jaki niemiły policja, dzwon! Okej. Jezu, ile ich tam było, albo jest jeszcze? Muszę rozwalić więcej miejsca, żeby było można wyjść. O, won! Oni mi się bać do cholery jasny. Okej, reload. Co ja zebrałem? Ja się pytam, co ja zebrałem, ludzisko, bo ja nie mam pojęcia. Ciśnij! Huhu! Rozwaliłem wszystkich, chyba z 50 albo 60 zombie rozwaliłem. To się nazywa dopiero gra. To się nazywa dopiero gra. Ooh, yeah. Tak się to kurde właśnie robi, prawda, ta dziewka? Teraz powinniście krzyknąć, tak, tak się to kurde właśnie lubi, prawda, Nescott? No, tak się to właśnie kurde lubi, ludziska. Tyle rzeczy w samochodzie znaleźć, no to jest po prostu masakra, masakra se była i się skończyła. Masakra się była i się skończyła. A co tam jest? To jest stacja benzynowa? Dźwig? O kurde, no nie, no normalnie zachęciłaś mnie, gro, do pójścia tam normalnie, no. Normalnie wysadzimy wszystko w powietrze, normalnie, no. Znaczy nie, no nie normalnie też możemy, ale to już by było trochę trudno, ale... Damy, o kurde, damy radę. I słyszę, tam słyszę, a widzę cię, pie, widzę cię, psie. Czekaj, ja ci może drzwi otworzę. Dawaj, ciśnij tutaj do mnie. Ha. Mam nadzieję, że dużo ich tam nie będzie, tych psów. Co? Ale było blisko! Czekajcie, muszę jeszcze sprawdzić ten samochód. A tylko mi tutaj spróbujcie teraz zaraz się od tyłu albo coś, no no. Nie będzie miło. Oj, nie, 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 nie. Nie będę się tak z wami bawił. Czy to jest stacja benzynowa? Naprawdę? Nie, to nie, to jest warsztat chyba. Kolce. Okej. Okay. Słyszę jeszcze, tam jest. Jezu, ile tutaj psów jest, to może to jest jakiś, nie wiem. Huh!
Czekajcie. Dobra. Rozwalmy resztę, którzy tutaj są. Tam gdzieś widziałem jeszcze, o tam jest pies. No kurde, jakim cudem go nie trafiłem. To aż dwa. A ty co, cepie? Dobra, weźmy shotguna, przeładujmy, przeładujmy, przeładujmy. Wygląda szczerze mówiąc troszeczkę jak warsztat samochodowy i być może to jest nawet warsztat samochodowy, ale oczywiście jak zwykle nigdy nic nie wiadomo, prawda? No przecież wiem, że możesz wszystko wziąć, no nie bądź taki, no. Wymienimy sobie shotguna. Gdzieś tu leci do mnie, tam leci, dobra. Dobra, póki to leci, to jeszcze trochę minie. O kurde! Bez przesady, ziom! Nie szalej tak. Czekaj, muszę się uleczyć. O kurde, wywaliłem. Bardzo fajne znalazłem, prawda? Bardzo fajne znalazłem. Nie powiecie mi, że nie. Bardzo fajne znalazłem coś. Normalnie się opłacało kopać tam to coś, bo normalnie nie znalazłem tego całego leda. Leada całego, prawda? Dobra. Teraz poproszę jakieś super fajne rzeczy. To mi akurat niepotrzebne. Wow, mogę to nawet tak postawić śmiesznie. To jest wysypisko śmieci! O kurde, dobra, na co to nie wpadłem akurat. Czekajcie, może obejrzę trochę tak dookoła jakby. Dobra, jeszcze tam są, muszę iść w takim razie. Ty chyba tutaj znajdziesz za chwilę coś dobrego. Oj, tak mi się coś wydaje, wiecie? To też może być. To... Dobra, to też może być. Dawaj. Nie, idziemy w takim razie do środka, skoro... Tam chyba już nie ma zombie, szczerze mówiąc, ale nie jestem oczywiście pewien. Nie no, póki co nie widać. Dobra, jest. Wodę w sumie mogę wziąć, tyle ile się zmieści. To też się zmieści, oczywiście, że to się zmieści. No dobra, to teraz na górę, zobaczymy co jest na górze. Tutaj gdzieś chyba... A to nie, jednak nie zombie słyszę, okej, no to dobrze. No szczerze mówiąc trochę lepiej. Wiem, że do czego jest potrzebne te pipy całe. To są do zrobienia pipe bomb, po prostu. Zwyczajnie proste do zrozumienia. Pipe bomby i tyle. Za chwilę... O kuźwa. O kuźwa. O dobra, myślałem, że tu nie ma wejścia. Czekajcie, nie ma bata, muszę tutaj postawić... pochodnie, bo ja nic przecież nie widzę. Okej. O, to się akurat może przydać i to nawet bardzo, szczerze mówiąc. Bo ostatnio jakoś tak za dużo zombie tutaj się pojawia. Pistolet to też kiedyś się na pewno przyda i to dosyć sporo tego by się, to się na pewno przyda. Tego niestety podnieść nie mogę, nie wiem nawet co to jest, szczerze mówiąc. Bo jakiś podnośnik do samochodu albo do czegoś. Dobra, z tyłu nic, ja mogę w sumie wejść tyłem, no tak, w sumie nie pomyślałem. Ja szczerze mówiąc szedłem od tyłu, więc to miało w sumie sens, taki trochę. Nie mogę tego rozwalić, no. Nie no, spodziewałem się tego, że nie będę mógł, naprawdę, spodziewałem się. Się w ogóle nie zdziwiłem, że tak powiem. Ciekawe, czy na tym mogę coś fajnego znaleźć, na tych... kurde. Magicznie mogę stanąć na tym czymś, cokolwiek to je, na tymś wysypisku, na tych śmieciach, o taką może. Magicznie nie mogę na tym stanąć. Nie no, wiecie mi to. Nic nam nie przeszkadza, nawet to dla mnie super jest, że mogę na tym stanąć, no ale trochę to mało realistyczne. O, tutaj się może przydać. Mało realistyczne w sumie jak połowa z gry, więc... Więc no dobra, w sumie nie dziwi mnie to kompletnie w ogóle. Zgniotłem jej łeb ładunkiem śmiesznym. Ładunkiem, no od tego, no od kaloryw tego. No wiecie, od tego czym strzelam, no. O to mi chodzi. O, to też się przyda. Widzę, że jeden taki mam. Opa! To też się przyda. Dobra. To zbierzemy i chyba stąd ciśniemy, bo tu już nic więcej nie znajdziemy. O dobra, no to ciśniemy stąd, tak. Okej, ciśniemy w takim razie w stronę tego wielkiego jakby budynku tutaj, o. Bo tam może być coś, no fajnego, jakby nie patrzeć, tak.
Bardzo się cieszę, że w tej alfie nie usunęli, nie zrobiło się tak, że po prostu usunęły się savey. No nie wiem jak wtedy się usunęły, ale się usunęły i to mnie wkurzyło, no. No wiecie, no jak to jest, no. Ktoś tu kurde buduje swoją własną piękną fortecę, a tu nagle boom, nie ma savea, no i kuźwa, no i właśnie tutaj nie wkurz. A i wszystko odnął, ale tym razem nie było, trzeba, no jest git. Jest godzina 15, musimy szybko tam dobiec, musimy wodę szybko na ten, dobrze, że wziąłem tyle wody. Dobra, ciśniemy. Ciśnie, będę pił. A ty się nie zatrzymaj, ziom. Ale, kurde, rymy. Normalnie tak, to siebie w ogóle nie pasujące, że... Oh yeah. Ja tu mam talent do rymów. Okej, bo jeszcze zaraz mi tutaj coś... Nie wiem, zabije jakiś robak, który tam widzę w powietrzu lata. Oj, lata. Nie ma się powiedzieć, że nie. Oj, tam lata. O, już nie lata. Już go... A nie, słyszę ciągle. Znaczy ciągle lata, tak. Ciągle lata. Znaczy, że go słyszę. A jak ja go słyszę, to niech on się lepiej strzeże, bo... Oj, no tak. Dobrze, wiecie co ja mogę mu zrobić, no. Jest masakra, nie chcę, nawet nie chcielibyście tego, nie chcielibyście widzieć co ja mogę mu... Nie, to jest nie dla dzieci, musielibyście zamknąć oczy, no. Nie dla dzieci, excuse moi, naprawdę. Jak naprawdę, no. Zrobiłem taką cenzurę na cały ekran, jakbym zabijał tego robaka, normalnie, no nie mogę. Mu... Strzelił normalnie w ryja, tak żeby mu się na trzy kawałki roztentygował, no. Oj, ja cię, no naprawdę. Dobra, tutaj coś, to jest dom. Uuu, to jest jakiś wielki dom. Ale bez jaj, czekajcie, może zabiorę trochę drewna. Mam miejsce na drewno? Zawsze się znajdzie miejsce na drewno, prawda? No. Najlepsza siekiera? Shotgun. Znaczy najlepsze narzędzie do rozwalania shotgun, tak o. Czemu ja ciągle szedłem na kucaka? A może przez przypadek gdzieś nacisnąłem? Dobra, to nie. To nie ciągle w takim razie. O, to jest fabryka! O, kuźwa, no to się wkopałem, po prostu genialnie się wkopałem. Nie da się powiedzieć, że nie. Idziemy w takim razie tak jak... Nie, no nic nie zrobię. Nie dam rady dobiec tutaj, o. Boże, naprawdę bez przerwy biegł. Nie dam rady, nie ma szans. Nawet nie wiem, co tam może być, szczerze mówiąc, co to może być. Nie wiem, ukryję się w takim razie w tej fabryce całej. I spróbuję po prostu nie zginąć, tak? Tak. Tak właśnie tak zrobię. Ale zanim to zrobię, musimy jakoś się wdrapać na górę, a robiąc to... Znaczy, zrobimy to poprzez... Poprzez zrobienie wielkiego mostu na górę, po prostu. I co chwilę robienia takich jakby podmostów, że tak powiem. I modlenia się, że nie spadniemy na dół. Tak. O, kuźwa, tutaj jeszcze jest zombie! O kurde, ile tutaj jest? Nie strzelaj do mnie! Co ja ci takiego zrobiłem, zombie? O kuźwa, to przeładuj. W takim razie, o kurde! Moja baz... Wszystko moje. Ja pier... Może jeszcze tam dobiegnę. Ryzyk fizyk, prawda? Jak to się mówi. Ciśnij, ziom. Mamy wodę, więc dobiegniemy na luzie. Ciśnij! O matko, jak ja mogłem zginąć po prostu? Wszystko przez to, że on próbował wybuchnąć obok mnie, no. Wszystko przez to. Ja spanikowałem i mnie jeszcze wywaliło to na dodatek. O ja pierdził, jakie to było niemiłe. Jakie to kuźwa było niemiłe. Z jego strony, no naprawdę. Muszę szybko zebrać to co mi zebrali. Inaczej no zginę. No jeżeli nie zrobię takiego samego tunelu jak wcześniej, no to po mnie. Jednym słowem po mnie. Dwoma słowami, znaczy miałem na myśli, wiecie. Wiecie, każdemu może się zawsze pomylić, prawda? Nie trafiłem, niestety. Dobra, póki co jeszcze nikt nie przyjechał, możemy jeszcze chwilę pograć. Dawaj! Dobra, już jesteśmy naprawdę blisko, cholera, dawaj. Biegnij, nie zatrzymuj się, nieważne, że nie masz tego. Dobra, tutaj musiałem się zatrzymać, bo będziemy wtedy motelu, jakbym się nie zatrzymał, prawda? Będziemy musieli się bronić całą noc.
Zawsze się przyda. Ja jeden magazynek do tego. Pff, fuck. Mało. Bardzo mało. Ale cóż no. Nie wiem, zginąłem raczej tak przy tej stronie, prawda? Obok komina. Tak, o dobrze, to było tutaj, o dobra. Jeszcze dam radę. Tutaj widać gdzieś moją wieżę? Nie, to ona chyba taka, o tam jest, dobra, widzę. Oby były moje tany, oby były, one szybko strasznie znikają. Jak nie będzie, no to nie będzie niestety fajnie, no. Jest, są! Okej. Okay. Możemy znowu iść na górę. Okej, okay, udało się. Okej. Okay. Parkour! O, ale parkour, kurde to był, no! Ale parkour, normalnie, no takiego parkoura to chyba nikt jeszcze w życiu nie widział, prawda? Dobra. A jeżeli się mnie pytacie, co ja robię, to ja nie mam zielonego pojęcia. Co ja robię? Robię po prostu coś, żeby mi się tutaj zombie, powiedzmy, nie dostały, prawda? To jest dosyć... O, fuck, nie mam drewna. Gdzieś tu miałem jeszcze drewno, prawda? Że miałem gdzieś tu drewno jeszcze? Tak, mam tutaj, o, jeszcze, dobra. 54 akurat. Tym razem mam nadzieję nie spać, tak jak to wtedy mi się dom rozwalił. Dawaj. W każdym odcinku nowy dom jest. Albo zginę w każdym odcinku, albo coś. No normalnie, no to jest masakra. Naprawdę. Dobra, pochodnie. Wiem, że mam. Shotgun albo coś, czym mogę rozwalić ścianę. Tu jest shotgun, który ma trochę amunicji, dobrze. Okej, jesteśmy ready. Jesteśmy ready na stawienie czoła naszym zombiakom. Tam się kurde kryją. O dobra, ale w tym już odcinku na tyle, wystarczy nam na tyle. Mamy 37 minut nagrania, tylko że wiecie, będę musiał jeszcze przewinąć trochę nocy, której było naprawdę sporo, więc dobra. Ale jeżeli odcinek wam się podobał, dużo z tej nowej alfy nie ma. Ale niestety tak to już bywa, no. Że nie zawsze w alfie dodają to, co mają dodać, więc dobra. Na razie, cześć i pa, i widzimy się w następnym odcinku. Psz.